Cześć, to ja, Diabeł, a to mój diabelski vlog popkulturowy. Jest to vlog, w którym rozmawiam o tym, co ostatnio obejrzałem, co ostatnio przeczytałem i jakie sesje RPG zagrałem. I oczywiście jest to vlog, który przede wszystkim jest vlogiem RPGowca. To jest coś, co może części z Was umknęło, być może dlatego część z Was nie rozumie, dlaczego na początku jest taka duża sekcja o tradycyjnych RPGach, ale to właśnie dlatego, że jestem RPGowcem i w sumie nie potrafię za bardzo odejść od tego, że gram w RPG i te RPG są ważną częścią mojego życia, ważną częścią mojej twórczości. Co w moich papierowych RPGach? Otóż kontynuujemy kampanię Poza granicami Poznania. Tym razem udało się zagrać. Miałem trzech graczy, którzy dzielnie stawili czoła stawianym przed nimi wyzwaniami i chyba w końcu komunikacja wewnątrz grupy doszła do poziomu, w którym mimo, że na sesji pojawiają się zgrzyty, jestem zadowolony z tego, jak to wszystko się rozwija i kręci. Ta kampania rozpoczęta została już spory kawałek temu, ale na obecną chwilę zagraliśmy tylko 9 sesji w tej kampanii i jest to trochę niepokojące, a z drugiej strony wydaje mi się, że it's ok, że mimo wszystko będzie fajnie i będzie dobrze. Także ta kampania w końcu jakoś tam się zaczyna rozkręcać i ta kampania właśnie jest idealnym przykładem, jak bardzo popkulturowy sok przydaje mi się podczas sesji RPG. I przykładowo poprzednie kilka sesji gracze spędzili w parku rozrywki braci Werner, oczywiście w ogóle zero nawiązania do braci Warner i oczywiście w ogóle w tym parku szefem nie był królik, który mówi co tam doktorku. I nie było tam całej masy innych postaci z popkultury, które były w jakiś sposób ciekawe dla mnie w tym miejscu. I tak samo na ostatniej sesji gracze dostali zadanie w pustynnym mieście targowym obok bram do piekła. Dostali zadanie pozbycia się Il Ababa, który ma 40 zbójców, którzy terroryzują okolice, jak tylko osoba, która broni miasta, się z niego ruszy. No i to nie jest w sumie nic nadzwyczajnego, to nie są naprawdę wielkie rzeczy, ale ja też nigdy nie uważałem w moich RPGach, że sesje RPG potrzebują jakiejś nie wiadomo jakiej głębi wynikającej nie wiadomo z czego. Po prostu chcemy się dobrze bawić, a że w tym momencie ten motyw się pojawił, to oznacza, że ten motyw jest dla nas zabawny. Przynajmniej dla mnie jako mistrza gry, ale zbieram też feedback od moich graczy, pytam ich, czy to jest ok, czy to nie jest ok. I jak nie jest ok, modyfikujemy, szukamy rozwiązania, szukamy drogi, która jest dobra dla nas. Natomiast w tej obecnej drużynie to jest coś, czego oni oczekują, coś, co ich absolutnie bawi, więc jest dobrze. I myślę, że to jest bardzo ważne. Powoli kończę czytać Cyberpunk Edgerunners Mission Kit. I powiem wam, że to jest dodatek, którego oczekiwałem od samego początku. To jest tak naprawdę to, czego oczekiwałem od Cyberpunka Red. Ponieważ Cyberpunk Red to gra, która ma być łącznikiem między Cyberpunkiem 2020 a Cyberpunkiem 2077 komputerowym. No i te bycie łącznikiem wyszło jej tak trochę, szczerze mówiąc, bez sensu, bo jak ktoś chce grać w Cyberpunka 2020, to gra w Cyberpunka 2020, a jak ktoś chce grać w uniwersum Cyberpunka 2077, to Cyberpunk Red nie daje mu tej możliwości, potrzebujesz tak naprawdę przygotować całą masę rzeczy i choćby same właśnie quick hacki dla netrunnerów. I Cyberpunk Edgerunners naprawdę to zmienia. Ten Edgerunners Kit naprawdę to zmienia, daje w końcu narzędzia, których nie musimy wymyślać sami. Oczywiście, że mogliśmy je wymyślić wcześniej sami i mogliśmy sami sobie z tym jakoś radzić, ale teraz mamy faktycznie wbudowane narzędzia, które są oczywiście przeniesione jeden do jednego z gry wideo, ale to w sumie nie jest problem, bo gra wideo akurat pod tym kątem nie była też jakoś specjalnie rozbudowana, ale daje to ogólny film bardziej bliżej bycia gry. Więc bardzo się cieszę i będę w tym tygodniu w sobotę prowadził sesję w tym uniwersum. Mam nadzieję, że będzie super. Kończył się sezon The Boys i powiem wam, że tak, ten sezon jest gorszy. Jest zdecydowanie gorszy niż pierwszy, drugi, trzeci. Wynika to z wielu faktów, ale przede wszystkim wynika to z faktu być może trochę zmęczenia materiału, być może trochę wałkowania tego samego. Na pewno nie wynika to z tego, że coś wydało się bardziej wyraziste. Ktoś ostatnio na przykład stwierdził w komentarzach, że
ośmiesza konserwatystów, ale w sumie serial Boys zrobił to od samego początku, a patrząc na to, jak zachowują się konserwatyści w USA, wcale mnie to nie dziwi do cholery jasnej, bo ten proces liczenia głosów, jest to oczywiście nawiązanie do tego, co się odbywało w Kapitolu te kilka lat temu, kiedy miał być zaproszony Joe Biden. I to nie jest tak, że wtedy to, nie wiem, demokraci robili jakieś hurdur. Nie, to właśnie konserwatyści próbowali wszystkich, kurde, brudnych zagrywek, jakich tylko się da, żeby tylko legalnie przeprowadzone wybory zostały nieuznane. I potem oczywiście doszło jeszcze do ataku na Capitol, tak? Tutaj ten atak był bardziej w inną stronę przeprowadzony. I tak, to są jasne alegorie do współczesnego życia. Ale z drugiej strony, no co, no, twórcy serialu trochę w tym kierunku od początku szli. I to nie było tak, że nie było tego widać wcześniej, tylko że sytuacje, które działy się w Stanach, nie były wcale tak absurdalne. Więc spodziewajmy się, że za te 2 lata na kolejnym sezonie prawdopodobnie dostajemy coś w stylu zamachu na prezydenta, podczas którego zamachowiec był z tej samej opcji politycznej, co prezydent, używał broni, której jej przeciwnicy chcą zakazać, ale wszyscy konserwatyści będą krzyczeć, że to na pewno to liberałowie. To liberałowie zaatakowali, bo tylko oni mają to w interesie. Tak. Więc osobiście jestem zadowolony. Jedyny wątek, który mi przeszkadza finalnie, to wątek Frenchiego. Nie dlatego, że wątek Frenchiego był w jakikolwiek sposób wątkiem LGBT, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. On dostał kawałek swojego czasu, miał teoretycznie swoją jakąś mroczną przeszłość, tylko że ta mroczna przeszłość, tak naprawdę to wszystko sprowadziło się do jednego. To wyglądało tak, że aktor odgrywający Frenchiego potrzebował jednego dnia wolnego, czy tam 2 dni wolnych na planie filmowym, więc wymyślono specjalnie sposób, jak go wyciągnąć z fabuły na ten okres wolnego. No oczywiście, wiadomo, więcej niż jeden dzień, bo spoiler alert, jeden odcinek serialu nagrywa się trochę dłużej niż jeden dzień planu filmowego. Jeden dzień planu filmowego potrafi przełożyć się nawet czasami tylko na kilkanaście sekund materiału. I wiem to z doświadczenia własnego, bo kiedyś miałem okazję zagrać w reklamie warki piwa i spędziłem na planie filmowym cały dzień. Reklama, która trwała 15-30 sekund. Ona, nagrywaliśmy ją cały dzień. W jej rozszerzonej wersji ona chyba trwała 1,5 minuty. Także... No wiecie, nie? Czasami nagrywanie potrafi trwać swoje i prawdopodobnie po prostu, tak jak mówię, aktor, który odgrywał Frenchiego, to cała akcja wokół niego, to, że on później zgłosił się na policję, to, że później był niedostępny, to wszystko było tak naprawdę dla mnie, wygląda jak chcemy dać aktorowi trochę wolnego, bo potrzebował trochę wolnego. Tyle. Aczkolwiek podoba mi się to, jak Sister Sage rozdaje karty, i to, że jej plan nie jest wypowiedziany, może to i lepiej, natomiast efekty jej planu są faktycznie super. Bo szczerze mówiąc, prawdopodobnie w momencie, w którym ona by opowiadała o swoim planie, byłoby dużo w dziur w nim. A tak, kiedy widzimy efekty działania jej planu, to jest już zupełnie inaczej. To działa wszystko bardzo fajnie i wydaje mi się, że będzie naprawdę ciekawy ten finalny sezon i będzie wszystko na naprawdę wysokich obrotach. Zobaczymy, co z tym się stanie. Na sam koniec najważniejsze. Pojawiły się zapowiedzi i patch notes nowego sezonu do Path of Exile. Ci, którzy mnie znają, ci, którzy mnie oglądają do tego czasu, wiedzą, że Path of Exile jest dla mnie bardzo ważną grą. Grałem w nią praktycznie od momentu, kiedy się pojawiła, aczkolwiek tak naprawdę na poważnie gram od Ligi Delirium i od Ligi Delirium staram się robić coś więcej w tej grze i po prostu zacząłem się w końcu jej uczyć. Nie uważam się, żebym był oczywiście jakimś wielkim znawcą, natomiast jestem mega podjarany tym, co zapowiedziano na tym streamie i tym, co pokazano w patch notesach. Bo odkąd gram w Poe, zawsze chciałem pograć postacią Mele. W momencie, w którym wróciłem do gry na poważnie, czyli w okolicach Ligi Delirium,
to nie było do końca już możliwe. Owszem, pojawiały się tam jakieś skille, które miały sens większy lub mniejszy, ale bardzo ciężko było zbudować buildy melee. Natomiast na obecną chwilę buildów melee prawdopodobnie wywali się cała masa, ponieważ wszystkie praktycznie skille melee dostały ogromny reward, polegający głównie oczywiście na zwiększeniu obrażeń, ale to jest to, czego często brakowało tym skillom. Brakowało im obrażeń. Ja pamiętam, że zrobiłem kiedyś Marudera, którym grałem na Grand Slama i on był super tanki, fajnie przeżywalny, ale zwykłych przeciwników biłem 2 minuty, co dopiero bossów, nie? Więc teraz prawdopodobnie byłbym w stanie w tym buildzie w końcu wyciągnąć coś więcej. Więc niemalże na pewno będę próbował w nowej lidze stworzyć jakiś build melee. Czy to będzie jakiś slam, czy to będzie coś innego, czy to będzie cyklon, który w sumie jest o tyle fajny, że jest skillem melee i jest też przy okazji travel skillem, to mimo wszystko to jest coś, co będę chciał spróbować na pewno. I kolejną fajną rzeczą jest to, że w większości wypadków nie znerfiono poprzednich buildów. Znerfiono jedną rzecz, faktycznie, która dotknie wszystkich. Znerfiono Aurę Determination, która będzie teraz dawała sama mniej armora, ale z drugiej strony Aura Determination robiła dużo wielu buildom. Może z tego powodu zrezygnuję z niej i będę wciskał jakieś inne rzeczy, które dadzą mi po prostu odpowiednie efekty. Będę bardziej kombinował z tym, jak powinien działać mój build. Więc to jest opcja oczywiście, że będę częściej próbował robić buildy bez determination. No i najważniejsze jest to, że prawdopodobnie będę chciał też zrobić po raz kolejny Holy Relic of Conviction, prawdopodobnie na Witchce, która naprawdę fajnie sobie radziła. Jest tam parę zmian, które spowodują, że prawdopodobnie nie będę używał tego tak jak teraz, ale myślę, że będzie spoko. Holy Relic of Conviction w poprzedniej lidze naprawdę w końcu pokazał mi, jak może wyglądać naprawdę dobry build, który nie jest jakoś strasznie drogi, głównie dlatego, że Ashes of the Star już nie jest drogim amuletem i generalnie zobaczymy. Ciekawe jest też to, że z jednej strony znerfiono, a z drugiej strony polepszono Magic Finder. Znerfiono go, ponieważ nie ma w tym momencie już na przedmiotach item quantity, nie ma ilości przedmiotów, jest tylko i wyłącznie Magic Rarity, czy item rarity. Więc generalnie rzecz biorąc, to sporo zmienia i co ciekawe, akurat jeden z pierścionków, którego bardzo często korzystałem, dostał bardzo ciekawą zmianę, ponieważ dostał rezerwację many, więc prawdopodobnie cena Ventor's Gamble pójdzie w górę i będzie trochę bardziej wartościowe, więc myślę, że to jest jeden z tych itemów, który warto będzie sobie zbierać za każdym razem i sprawdzać, czy coś fajnego tam się wylosowało, bo jeśli tylko większość z cech będzie na plusie, to będzie już coś warte. Więc tak, Path of Exile będzie grane. Start ligi jest oczywiście w piątek, więc to już zaraz. Więc myślę, że w piątek zapraszam Was na streama, na którym sobie pogramy razem i podyskutujemy. Oczywiście jestem graczem softcore'owym, więc nie można spodziewać się po mnie nie wiadomo czego, ale mimo wszystko wolę po prostu grać na softcore'ze. Nie jestem fanatykiem, który chce spędzić nie wiadomo ile czasu na postaci hardcore. I co? Myślę, że to tyle. Więcej w przyszłym tygodniu. Jest parę rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, ale być może zasłużą na osobny materiał. Zobaczymy. Natomiast z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się mocno. Cześć i czyńcie dobro. Dobranoc.